Eko to jedno z najpopularniejszych słów ostatnich lat. Eko może być żywność, eko może być samochód, eko może być styl życia. A jak do tego eko dodamy jeszcze przedrostek pol, to wyjdą nam targi Poleko. Na tych targach wszystko jest eko. Poleko to targi ochrony środowiska. Coraz bardziej dbamy o środowisko nie tylko w swoim własnym domu, ale też w otoczeniu, w którym mieszkamy. Za to odpowiedzialne głównie są samorządy, agencje czy też konkretne ministerstwa. Na targach 180 wystawców proponuje kompleksowe rozwiązania. Już w przyszłym roku może zacząć obowiązywać pobór kaucji za plastikowe butelki. Będziemy je oddawać do takich butelkomatów. Kaucja za jedną butelkę może wynosić około 50 groszy. Jest to kompaktowe, małe urządzenie, którym możemy zebrać bardzo dużo opakowań. A co nam zapewnia te efektywne kompaktowanie? To jest zgniatarka wyposażona w dziurawiarkę. Olbrzymim problemem jest także zagospodarowanie śmieci w miastach, dlatego śmieciarki są coraz większe i coraz bardziej ekologiczne, napędzane silnikami elektrycznymi. Mówimy o transporcie zeroemisyjnym. Tak naprawdę tylko silniki elektryczne spełniają ten wymóg, czyli zeroemisyjności. Mówimy o zero zanieczyszczeń. I oczywiście też to jest kolejny element ważny dla obszarów miejskich, to jest spore obniżenie hałasu, które są emitowane przez te samochody. Równolegle z targami Poleko odbywa się konferencja Ekosfera. Wyzwania, które są związane z transformacją energetyczną, z kwestiami problemów dotyczących suszy, kwestiami dotyczących nawalnych deszczy, które szczególnie na terenach miejskich występują i są takim problemem, którym miasta również muszą starać się rozwiązać. To są rzeczy, o których będziemy i tutaj właśnie dyskutujemy. Prelegenci zastanawiają się między innymi nad tym, jak ekologię połączyć z ekonomią. Żeby mieć więcej czystej energii, żeby mieć czystsze powietrze, żeby mieć czystszą wodę, żeby również odbetonować nasze miasta, żebyśmy mogli cieszyć się jak największym udziałem zielonych powierzchni w naszych miastach, w naszym kraju. Rozmawiano także o tym, jak do 2050 roku powinien wyglądać miks energetyczny w Polsce. Będzie to połączenie OZE z tradycyjnymi źródłami energii, nie wyłączając węgla. Polityka energetyczna zakłada, że nawet za 20-30 lat jego udział nie będzie zerowy, a więc węgiel będzie ciągle z nami pozostawał. Targi Poleko zakończą się w piątek.